A jak chcesz mącić wodę, to lepiej w ogóle idź stąd. Ja mam życiowy plan jak hrabia Monte Cristo. Jestem, mogę wszystko, masz w głowie disco. Pstro na podłogę, dziwko, co? Lepiej dzwoń podowiec, na nocne pogotowie. Niech wiozą cały kufer, tu gówno trudni, tak jak co bufer. Sprawdź jak rymy, walek w studni rapowego dźwięku. Jestem kowalem, kluczy własnego talentu. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent za patencie, to rzeci orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent. Cześć, witajcie detailingowe dziadzia. Dzisiaj produkt od widza. Ten kod Iwo, Ewo, Efeł, O, ale chyba Iwo, raczej na pewno. Film z Kencoatem tej pierwszej wersji, bo to jest ta niby ulepszona, która ma mieć lepszą trwałość, lepszą aplikację. Film, propozycja ci się pojawi, no i tam posiedział sobie spokojnie rok. Ciekawe, czy będzie też z tym produktem podobnie. Tamten produkt też miałem od widza, ja to mam luksusowo, co? Słuchaj, no co, klasycznie, będę go zarzucał jak powłokę. Przy tamtym sprawdziło się to stuprocentowo, więc tutaj mam nadzieję, że będzie podobnie. A, jeszcze jedna rzecz, panel jachany, oczywiście pastą Słaga, chcę ją rozgryźć na maksa. I słuchaj, na chwilę obecną, najlepsze podejście, jakie mi się udało osiągnąć, cięcie do wykończenia, to żółty nat, i z Dual Action oczywiście DA15. No po prostu rewelacja, ja jestem w szoku. Tutaj na czerwonym film przy powłoce tydzień temu widziałeś, powłoka tutaj siedzi od Delixirum. Czerwony fajny, ale żółty wymiata. I na żółtym, słuchaj, robimy rozprowadzenie na trójeczce i później piąteczka. Tak, i docisk taki, no w miarę. Nie smyramy, tylko dociskamy i naprawdę cudownie. Ja jestem w szoku. Wycięło pięknie, naprawdę pięknie, średnie rysy. One stepik, takie marzenie można powiedzieć na tym lakierze. No dobra, słuchaj. Biorę GoPro, które mnie nie słucha i co? I aplikuję łobuziaka. Za wiele na tym stoliku, słuchaj, nie ma. Gumiaki założę. Będę chciał sobie oddzielić. Kurczę, niewyspany jestem, znowu marudzę, wiem i narzekam. Będę chciał sobie oddzielić tylko i wyłącznie dla sprawdzenia, czy przyciemnia, dwa cienkie paseczki. I to będzie paseczek u góry tutaj. A i jeszcze jedna rzecz zapomniałem powiedzieć. Tutaj, co miałem te chmurki, co myślałem, że jest to takie przecierka. Niestety nie zauważyłem i to jest powłoka i mi przyschła. Oczywiście mógłbym to usunąć, położyć ją po raz kolejny i dotrzeć, ale moje auto nie chce mi się. Jest jak jest. Zobaczymy, jak długo będzie siedzieć. A i kolejna rzecz jako test trwałości, bo jak wiadomo, najgorzej jest tutaj na dole. I tu o, będę chciał zobaczyć na ile... Nie, jeszcze raz. Chcę, żeby to było tak równiutko do tego załamania, czyli jeździemy stąd. O, tak. Tu. O. Tu będziemy sprawdzić przyciemnienie, a tu sprawdzimy, kurczę, na dole, jak szybko usiądzie. Tutaj ten panel, wiadomo, to będzie taki wyznacznik hydrofobowości i szklistości. No dobra, słuchaj, no to co? Kostka ulubiona moja, Neoxala. Tu akurat widzisz sudę od Delixirum. Zostały dwie ostatnie, więc stwierdziłem, że je poświęcę. Lecimy. Nasączę solidnie, o ile się uda, o ile atomizer pozwoli. Nie pozwoli, to zrobimy inaczej. Zrobimy taki myk. Pyk. Zapach powłoki taki, kurczę. Takiego rozcięcialnika. No niestety, tak to będzie wyglądać. No widzisz. I zobaczmy, jak się to będzie rozprowadzać. Ojej, bajeczka. O. No co ci mogę powiedzieć, no rewelacja.
Tak jak przy tamtym, tak i tutaj. Mięciutko. Przyjemnie. Na gumę też. Zobaczymy, co zrobi. Ale przesadziłem z ilością. Nie wiem, czy tu kłaść dwie warstwy, słuchaj. No rewelacja. Sieci. Super. Wydajność będzie kosmiczna. Raz. Dwa. I teraz zrobię taki myk. Tu położę połowę. Widzisz to? Mam nadzieję, że tak. Już nie ściemniam, żebyś widział. Światła nie ściemniam oczywiście, żebyś widział, co jest 5. I zacznę docierać tamto, u góry. U mnie w garażu jest w okolicach pewnie 20 stopni, zaraz ci powiem. Tak, 21 stopni. Świeża mikrofibra. Ojejku, ale cudownie. Heh, ale jak to siedzi na tej gumie, ja pierdzielę. Rewelacja. I to gumę widać, że to lubi. Naprawdę. Tam, taram. I już szkli. Wow. Dobra, tu mam. Okej. Okay. Odwracam i lecę tu, bo już mi przysycha. Już mi przysycha, widzę. No zapach jest taki rozpuszczalnikowy. Nic miłego. Oczywiście, jak wiadomo, do aplikacji maska. Okej. Okay. I co robimy? Odwracam. I lecę. Śliskość? Nie wiem. Kurczę, chyba tamten miał fajniejszą. Chociaż nie, jest dobrze. Z tamtym, jak pamiętam, to śliskość była naprawdę na wysokim levelu. Tu też jest nieźle. O, jest różnica kolosalna. Naprawdę, już czuję, że... Ale szkli. No jest nieźle. Jest dobrze. Jest dobrze. I lecimy dalej. Latarki sobie nie wziąłem, ale to za chwilę po nią pójdę. Raz. Dwa. I trzy. Tu widać nawet, że się skrystalizowało. Zdmuchnę. I teraz tak. Lecieliśmy dotąd, to lecimy tu. Bi, 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 bi. Ale wydajność tego produktu to jest kosmos. Naprawdę. Ojej. Niekończąca się historia. Rewelacyjnie. Okej. No dobra. Położone. Klameczkę we wnęce na końcu, z tego względu, że tam nic nie robiłem. Mikrofibra ta sama cały czas. I zbieram. No zbiera się obłędnie. Naprawdę. Rewelacja. Ojej. Zbiera się niesamowicie. Oczywiście też będę chciał położyć dwie porcje, tak jak przy tamtej, żeby nie było, że będzie inaczej. Tutaj też będą dwie porcje. Słuchaj, to jedną mikrofibrą to wszystko załatwię. Tutaj mi zostało. Okej, to sobie zbiorę. No może dwiema, okej, no już żeby nie było, że taki jestem fantastyczny. Okej. No już, no co? No. Idę po latarkę, słuchaj. Może trochę jednak przyświecę, zobaczę. Ideolo, ideolo. Światło zresztą zweryfikuję. Dobra. I lecimy dalej. Raz. Dwa. Już. Wydajność, kosmos. Kosmos, naprawdę kosmos. O, tu zalecimy, bo... O, tak. Zobacz, jak to się fajnie rozprowadza. Ta jest bardziej jakby moim zdaniem oleista. Takie mam wrażenie. Kurde, ja tu się nie będę bawił, ja tu lecę całość. Słuchaj, to jest bzdura w ogóle, takie kawałeczki. Śmiało mogę, o, zobacz, zrobić tu dotąd. Pstryk, 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 pstryk. Bez problemu. Całość. Teraz tylko sobie pojeżdżę tak góra dół, żeby równo rozprowadzić. Fantastycznie. No produkt jest kozak, no co no. Tamten jest kozak, ten też jest naprawdę bezproblemowy. Tłustość tego produktu, taka fajna śliskość.
No i co? No i teraz biorę mikrofibrę i lecę. Teraz mam kawał terenu do dotarcia. Zjeżdżam z fotaliszczem niżej. Tyk. Zobaczymy, jak nałożyłem dużo, czy będzie jakikolwiek problem. Najmniejszego. Ok. Super. Oczywiście nie czytałem, jak to aplikować. Po prostu wziąłem i położyłem. Myślę, że tu filozofii wielkiej nie ma, bo to ogólnie można na mikrofibrę i możesz mikrofibrą to zarzucić, ale moim zdaniem aplikacja jak powłoka jest zdecydowanie fajniejsza. Zdecydowanie. No słuchaj, no co mam ci powiedzieć już? Po prostu zobaczymy. Kurde, no rewelacja. Kompletnie nic nie zostało. Dobra, słuchaj, żeby nie było. Ten tego, ten tamtego. Mikrofibrę odkładam. To jest ta, która była pierwsza, zbierała. Teraz nie będę robił finiszu. Pojadę jeszcze raz, słuchaj. Z tym, że teraz już mam tak nasączony aplikator, że robię raz, dwa i lecę, słuchaj, zobacz. Prawie cały panel. Zobacz, jaka wydajność. Ja pierdzielę. Rewelacja. Bomba. Pstryk. Pół panela. Żeby nie było. I co? I powolutku będę sobie go zbierał. Albo nie nawet. Nawet nie. Tą zostawię finiszową. Tą samą. Odwracam i lecę dalej. Będę docierał przy okazji powłokę. Delikatny opór jest, taki stawia delikatny opór, ale mikrofibra jest solidnie nasączona, żeby nie było. To już czuję, że ona ma dużo w sobie materiału. O tak. Teraz stawia opór. Teraz to czuję. Tak trochę jak z lajcikiem taki. Z lajcikiem Scar Pro. O, odwracam. Tu jeszcze trochę zostało. Słuchaj, jedną mikrofibrą, kurczę, to zrobię. Rewelacja. Ja cię nie mogę. Super. No produkt bezproblemowy, no widzisz. Odwracam. Jeszcze raz odwracam, a może tak, w tę stronę. O, reklamowa. Nasączenie. I kolejna połowa. Śmiało możesz tak ładować. Widziałeś to? Kurde. Ile materiału w błoto poszło. O ja. Ale się teraz to się zdenerwowałem, słuchaj. Miało być skromnie. Yes. No, wiedziałem, że coś odpieprzę. Jak jestem niewyspany, zawsze coś odwalę. Teraz to słuchaj. Pół auta nasmaruje. Ojejku. No dobra, przegiąłem, słuchaj. Tego nie było. Tego nie widziałeś. Zdecydowanie teraz jest za dużo. Zobacz. To jest na pół auta, można powiedzieć, aplikacja. Masakra. No dobra. No stało się. Szkoda. Szkoda, że tak dużo materiału. No nic, to jeszcze raz tutaj zarzucę. Będzie 3 porcje. No muszę coś z tym zrobić. No nie wyrzucę to do kosza. Dobra, docieram teraz cały panel. Ale przegiąłem. Na maksa przegiąłem. Ojejejeje, dziadzia. Wiesz co? Wstyd, wstyd. Wstyd i hańba. No teraz jak to nie posiedzi roku, to ja nie wiem. I lecę. Zbieram. O, jak cudownie. Im więcej, tym lepiej, słuchaj. O, teraz to już jest w ogóle poezja. Ojejku. Och, się ciągnie i ciągnie i ciągnie.
Tutaj, gdzie były dwie porcje, to jest po prostu poezja. Już poślizg jest tak fantastyczny. Dobra, muszę go zebrać najpierw, słuchaj. Dlatego jadę tą jedną stroną. Muszę go zebrać, bo jest go za dużo. Odpieprzyłem strasznie, przepraszam. Dobra, druga strona. Okej. Dobra. O, już zaczyna być jak powinno być, czyli stawia delikatny opór. Okej. Zaraz wjadę z czystą mikrofibrą, tu się ciągnie jeszcze, widzę. Tu też. Okej, odwracam. Się uzupełniła szybciutko. No ale już. Pięknie odparowuje ten produkt, słuchaj. Pięknie, naprawdę. Tak mam wrażenie, że jakbym go zostawił, to sam by odparował i byłoby też dobrze. Ale nie ryzykujemy. Oczywiście nie ryzykujemy. Dobra. Okej. W tej ostatniej aplikacji, słuchaj, nie było. Ta pierwsza była jak najbardziej poprawna, odpowiednia ilość. No tutaj musiałem improwizować, słuchaj. No i teraz, o tak, teraz docierka i dopiero widać, że zaczyna solidnie szklić. W porównaniu, no to tu jest lepiej chyba. Zobaczymy. Wszystko się okaże, jak wyjadę na zewnątrz. Okej. Jeszcze zbieram. Jeszcze chcę dotrzeć. Zobaczmy. Nie, no niby wszystko zebrane. O nie, tu. Tu jeszcze zostało, widzisz. No, jednak tu. Tu zostało i tu zostało. No, przesadziłem z ilością, nie ma tematu. Teraz muszę się skupić i odpowiednio to ogarnąć. Okej. Odwracam. Za dużo, zdecydowanie za dużo. O, dużo, dużo za dużo. Mazy. Gdzieś są? Nie ma, tylko w jednym miejscu tam były. Dobra, tak czy tak lecę. Chcę, żeby to było ideolo. Ale ilość poszła, co? No marne. Przepraszam widza, który mi to wysłał, że tak zmarnowałem towar. Ale puszczę go na pewno dalej. Żeby nie było. Będę chciał, żeby ktoś się jeszcze nim nacieszył. Słuchaj, no, z moich obserwacji wynika, że wszędzie już dotarłem. Nie ma nigdzie mazów? Nie ma. Kurde, to miałem rysy. Co on tak maskuje? Tu są, a tutaj miałem jeszcze. Nie, są. Takie grubsze i tu też. Dobra, o, tu też są. Nie, okej. Ale wszystko się okaże na zewnątrz. Odwrócę sobie mikrofibrę i jeszcze raz dotrę, bo słuchaj, no po tej ilości, to wiesz jak jest, no. Wybacz. Kurde, no nie daruję sobie tego. A wiedziałem, żeby dzisiaj tego nie robić, jak jestem niewyspany po nocy z pracy, przyjechałem, kurde. I tak stwierdziłem, a ładna pogoda, ogarnę, no. Zamiast się położyć, spać. Za wiele nie pospałem, to tak kombinuję i no i wykombinowałem. Ale co zrobić, no. Ale jak widzisz, jak nawet przegnieś z ilością, problemu nie ma. No dobra, super. Mam wrażenie, że tamten miał lepszą śliskość. Takie mam wrażenie przy docieraniu. Ale to wiesz, no. Naprawdę, tak mi się wydaje, że tamten, ten stawia taki troszeczkę opór, jakby był bardziej oleisty. Nie wiem. Takie mam wrażenie, słuchaj. Że bliżej mu teraz do powłoki niż do takiego szybkiego sealanta na przykład, bo te szybkie powłoki, wiadomo. No dobra, słuchaj, ostatnie rzucenie okiem. Zaraz mikrofibry idę namoczyć. No jest okej, okay. Jest okej. Okay. Dobra. Odrywam tasiemki. O ja, ale przyciemnienie. Ło, ojej. O ludzie, o ja. No to tak jak czułem, że aplikacja, słuchaj, i to, co po sobie zostawia, taki CarPro Lite. No i się wiele nie myliłem. Tu będzie też, widzę, połysk.
z przyciemnieniem na wysokim levelu. No tu widzę. Ogień. Teraz tak, tu jeszcze muszę. No, po taśmie mi zostało, a nie chcemy, żeby to się działo. Uwielbia, słuchaj, ten produkt. Uwielbia. Ale to wręcz naprawdę uwielbia plastiki. Zobacz, co się dzieje. Piękną satynę, naprawdę. Rewelacja. Mistrzowska. Aż się kurczę prosi, żeby go na opony zarzucić. Zobacz, no coś pięknego, no ale przyciemnienie, no tu widzę, będzie ostro. Dobra, przeskakuję, słuchaj, na apart. Dobra, ale odwaliłem, co? Ale odwaliłem, kurde, tyle towaru zmarnować. Przepraszam. Tak naprawdę to poszło 3 porcje, no niestety. 3, patrząc na ilość tego materiału, ile wylałem, to no grubo poszło, grubo za grubo. I teraz tak, jeżeli w porównaniu do tamtego wcześniejszego, pierwszej wersji, dla mnie ten produkt ma bliżej do Car Pro Lite'a, kurczę. Przyciemnienie naprawdę srogie. Srogie przyciemnienie. Tu patrzę naprawdę i to widać, już tutaj w garażu. To wyobraź sobie, co będzie na zewnątrz. Aplikacja, słuchaj, banał. Tłusta, przyjemna. Produkt lubi, jak się go da więcej. Dać go troszeczkę więcej, nie za dużo, tak jak ja, nie wylać, tylko odpowiednio nawilżyć. Docieranie, powolutku wcierasz sobie go. Powolutku go sobie wcierasz, go zbierasz i tak widziałeś, jedna mikrofibra spokojnie, to ta do docierania powłok, których ja używam, zbierze ci jeden element. Także można powiedzieć, że jedna mikrofibra, jeden, dwa elementy. Ja tutaj wiadomo, z ilością przesadziłem, także miały nad czym pracować. No co, filozofii wielkiej tu nie ma przy tym produkcie. Bardzo łatwy, bardzo przyjemny. I teraz tak, jeżeli chodzi o uderzenie. No przyciemnia i tu będzie efekt Car Pro Lite'a, taki mokry. I jeżeli chodzi o, jak ja kojarzę na tamtym produkcie, to tamtej bardziej mi się wydaje szkliło. Tutaj mamy z przyciemnieniem. Taki efekt właśnie jak Car Pro Lite, moje ulubione uderzenie, czyli takiego mokrego lakieru. Zaraz wyjadę, słuchaj, na zewnątrz. Będę chciał ci, oczywiście jak to u mnie zawsze bywa, będę chciał ci to pokazać, uderzenie w słoneczko, ile się uda, bo jest zachmurzone, może się nie udać. I w cień. Oczywiście dzisiaj jadę na trening, wystawię auto, żeby się wygrzało. Dzisiaj jadę na trening, jutro auto stoi, bo pada, nie ruszam. W piątek jadę do pracy, więc 2-3 dni i dopiero... 2-3 dni, przepraszam, zmoczę dopiero auto, bo tutaj czekam na zmoczenie tego panela, więc ponad tydzień. Dopiero zobaczę wodę, więc nie będę już przedłużał. Z mojej strony to wszystko. Produkt banalny. Banalny w aplikacji, banalny w docieraniu. Co pokaże test trwałości, okaże się. Ja nagrywam, dzisiaj mamy 4 maja. Film pojawi się bodajże, kurczę, styczeń albo grudzień. Styczeń 2023 albo grudzień 2022. I możliwe, że jako propozycja na końcu filmu pojawi się cropling i ogólne wrażenia po pół roku, można powiedzieć. Zaraz, tak jakoś wyjdzie, kurczę. 7-8 miesięcy jazdy z tym produktem. Oczywiście, jeżeli się skończy, to będzie test trwałości. Jeżeli nie, to na końcu postaram się, jeżeli nie zapomnę, właśnie wrzucić ten okres, który przejeździłem z tym produktem i wstępnie się wypowiedzieć, co jest 5. Także będziesz miał w sumie po filmie na bieżąco, jak się użytkuje ten, jak się zachowuje ten produkt na panelu. Moim zdaniem, na dzień dobry, bliżej mu do Car Pro Lite'a niż do pierwszej wersji Kencoat'a. Naprawdę. Uderzenie naprawdę fajne. Bardzo podobne. No jest, tutaj większe szkło jest. Przypomina mi też, wiesz co? Film już był, tak. Przypomina mi bardzo też powłokę szybką od Lahegi. Przyciemnienie i połysk. No chociaż tam jest chyba, moim zdaniem, lepszy połysk. Ale tu też nie jest źle. Dobra, nudzę. Jestem niewyspany. Ponownie to powiem niepotrzebnie. Zaczynam kręcić, kombinować. Zapraszam cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak wygląda uderzenie w cieniu. Ewentualnie w słońcu, jak się uda, jak nie, to w cieniu. I oczywiście kropelki, a
jako propozycja na końcu powinien się pojawić film, kurczę, z użytkowania tego produktu. Przez ten okres, kurczę, od maja do grudnia, powiedzmy, do listopada. O, w ten sposób. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!